Dzisiejsza gala jest częścią 52. centralnych uroczystości Dni Olimpijczyka. Chciałbym serdecznie podziękować panu prezesowi Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisławowi Kopciowi za wsparcie kandydatury Barlinka, Pyrzyc i Lipian w organizacji tych uroczystości. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i niebywała okazja do tego, ażeby spotkać się z polskimi olimpijczykami, paraolimpijczykami w czasie szczególnym, poprzedzającym letnie igrzyska olimpijskie w Rio. Witam państwa. Wielkie brawa dla specjalnych gości Gali 2016. Dzisiaj, proszę państwa, z tej okazji gościmy, jak widzicie, wybitnych gości. Ale tutaj, na tej scenie, Jarku, na pewno pamiętasz, i państwo, którzy tutaj przychodzili, również stanęli wielcy sportowcy Polski. Między innymi Tomasz Kucharski, Robert Sycz, Renata Chilewska, Jacek Wszoła, Władysław Kozakiewicz, Marian Woronin, Leszek Blanik, Szymon Kołecki, Konrad Wasilewski, Paweł Nastula, Otylia Jędrzejczak, Wojciech Fortuna, Andrzej Supron. W tym roku gośćmi honorowymi na gali sportu 2016 są Dorota Brzozowska, pływaczka olimpijka z Moskwy 1980. Była pierwszą polską pływaczką, która wystąpiła w finale olimpijskim 200 metrów stylem motylkowym, zajmując w nim 5. miejsce. Ośmiokrotna rekordzistka Polski na basenie 25 metrów i ośmiokrotna rekordzistka Polski na basenie 50 metrów. Do Barlinka. Do Barlinka dzisiaj przyjechał Roman Kowalewski, wioślarz, trener, działacz sportowy, olimpijczyk z Monachium 1972 rok. Uczestnik Mistrzostw Świata. Witamy serdecznie również pana Mirosława Kowalewskiego, wioślarza ze Szczecina, olimpijczyka z Moskwy 1980, uczestnika Mistrzostw Świata. Z nami także jest pan Janusz Olszewski. Witamy serdecznie. Żeglarstwo. Uczestnik Igrzysk Dobrej Woli Stalina 1984 rok. W roku 2006 pan Janusz zdobył wicemistrzostwo Europy w klasie ORSI Sport Boat. Uczestnik Mistrzostw Świata, pięciokrotny mistrz Polski w klasie Solnik i dwukrotny mistrz Polski w klasie Mikro. Bardzo serdecznie witamy panią Irenę Pienio, paraolimpijkę. Dwukrotnie startowała w Igrzyskach Paraolimpijskich. W Anchem w 1980 roku wywalczyła 3 medale w pływaniu, złote i 2 brązowe. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata w pływaniu, uczestniczka maratonu w 1990 Toronto, gdzie zajęła 2. miejsce, 1992 Toronto, gdzie zajęła 3. miejsce, w 2007 roku w Nowym Jorku 3. miejsce, w 2008 również w Nowym Jorku 3. miejsce. Serdecznie witamy pana Krzysztofa Pierwienieckiego, legendarny bokser, olimpijczyk z Monachium 1972 rok, mistrz Polski w wadze lekko półśredniej z roku 1972. Witamy bardzo gorąco pana Mariana Tołaj, który walczy w dziedzinie judo. Dwukrotnie startował w Igrzyskach Olimpijskich w Monachium 1972 w wadze piłkowej. W Montrealu w 1976 roku wywalczył brązowy medal dla Polski w wadze lekkiej. Witamy serdecznie pana Dariusza Trapasa, lekkoatletyka. Trenował rzut oszczepem, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Sydney rok 2000. Obecny do dzisiaj rekordzista Polski, ośmiokrotny mistrz Polski, Dariusz Trapas. Proszę państwa, jest również z nami pan Rajmund Zieliński. Serdecznie witamy. Jeden z najprzestronniejszych
Tor Szosa, towarzysz polskich lat 60. Czwarty średniodystansowiec torowych mistrzostw świata w Brnie w 1969 roku i triumfator Tour de Pologne w 1964. Olimpijczyk z Tokio 1964 i Meksyku 1968. Dziesięciokrotny mistrz Polski. Rajmund Zieliński. Proszę Państwa, pamiątka już jest. My bardzo serdecznie dziękujemy za tą piękną prezentację. Poprosimy o zajęcie miejsc honorowych. Pana Sylwestra Wrońskiego tutaj do nas. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący Rady, drodzy Państwo, ten przedmiot, który trzymam w ręku, jest to szczególny puchar Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który prezes, pan Andrzej Kraśnicki, przekazał dziś z prośbą, a zarazem podziękowaniem za przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie wielu znakomitych imprez i dzisiejszej 13. gali w ramach całego programu 52. Centralnych Dni Olimpijczyka. Jest to szczególne wyróżnienie właśnie za ten wielki wkład organizacyjny w to piękne przedsięwzięcie, które w tym roku mieliśmy okazję robić jako jedyni w Polsce. Panie Burmistrzu, Panie Sylwestrze, bo z Wami na co dzień współpracowaliśmy w tym wszystkim, na Pana ręce chciałbym przekazać z wielkim podziękowaniem. Może tyle i aż tyle, po prostu w tym jednym małym słowie dziękujemy, z to chcielibyśmy zawrzeć. Bardzo proszę o przyjęcie i wyeksponowanie. Mistrzowie Polski w sztafetowych biegach przełajowych. Szkoła podstawowa numer 1 w Barlinku. Chłopcy już opuścili mury szkoły podstawowej, udali się do gimnazjów. Dziękujemy serdecznie. Sponsorzy roku 2015. Dziękujemy ślicznie sponsorom. Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku. Te miejsca były zdobywane w drodze głosowania przez SMS-y. Wszystkich SMS-ów oddano 1124. A o wręczenie statuetek w kategorii najpopularniejszy sportowiec roku 2015 poprosimy olimpijczyka pana Dariusza Trapasa, przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku pana Mariusza Maciejskiego i sponsora pierwszej nagrody rzeczowej, pana Tomasza Strychalskiego. Najpopularniejsi w Barlinku: Jakub Olszewski, Aleksandra Krupa, Kamil Przybysz, Mateusz Gubernat i miejsce pierwsze Weronika Ubych. Z kapitułem najlepszy trener 2015 roku. Ale zanim się dowiemy, poprosimy o wręczenie statuetek olimpijczyków, właściwie jednego, pana Mariana Tałaj. Oraz trenerów, miejsce trzecie Kamila Skowron, miejsce drugie Krzysztof Woźniak, miejsce pierwsze Wojciech Szymaniak. Thank you.
miejsca 10 do miejsca 2. Dziękujemy serdecznie. Kalota, jeden ze współorganizatorów. Mistrza Polski Mateusz Gubernat, Jakub Olszewski, Aron Michalak, Dawid Dzięcioł, Piotr Szulgo, Mateusz Hajda, Arkadiusz Ulewicz, Oskar Podrzejewski. I radości wszystkim polskim kibicom. Najlepszy sportowiec Barlinka roku 2015 Sofia Enaoui. Bardzo przepraszam, że nic nie przygotowałam, ale nie spodziewałam się, że będę musiała dzisiaj coś powiedzieć, bo chyba dwa razy wygrywam już ten plebiscyt, jeszcze nigdy nic nie mówiłam, ale cieszę się, że dzisiaj jest mi to dane. Także bardzo dziękuję za to wyróżnienie i mam nadzieję, że to wszystko, co stało się w moim życiu sportowym, to tylko początek. Dziękuję bardzo. Specjalnie dla Państwa Gale 2016 prowadzili Katarzyna Mielcarek i Jarosław Bendalek. Dziękujemy serdecznie Państwu.